Na pewno od razu zaczynacie się zastanawiać, jak to możliwe, że schudniecie nawet 9 kg i to w zaledwie 3 tygodnie. Od razu musimy zaznaczyć, że większość wagi, którą zrzucicie podczas tej kuracji, to nie tkanka tłuszczowa, ale złogi jelitowe oraz zgromadzona w organizmie woda. To naprawdę świetna i skuteczna kuracja, jednak trzeba pamiętać o kontynuacji zdrowej diety bogatej w błonnik, aby utrzymać efekt na długi czas. Warto także ograniczyć spożywanie soli oraz ograniczyć alkohol. Dodatkowo konieczne jest picie odpowiedniej ilości wody mineralnej. Tkanka tłuszczowa też zostanie zmniejszona dzięki tej kuracji, jednak spalanie tkanki tym sposobem to jedynie o 1/8 zgubionych kilogramów. Poniższa kuracja jest bezpieczna dla organizmu, ponieważ utrata tak wielu kilogramów w tak krótkim czasie wiąże się głównie z utratą odpadów, które nie powinny znajdować się w naszym organizmie. Pamiętajcie, że zgromadzone toksyny mają zły wpływ na nasz organizm i zdrowie. Trzeba także zaznaczyć, że taka kuracja to świetny start na drodze do skutecznego odchudzania. Dzięki niej metabolizm zacznie sprawnie działać, co ułatwi zrzucanie wagi w przyszłości. Kuracja odchudzająca. Wszystko, czego potrzebujesz, to 2. Woda, 250 ml. Jabłko, 1 sztuka. Siemię lniane, 1 łyżka. Miód, 1 łyżka. Nasiona chia, 1 łyżka. Na początku obierz jabłko i pokrój na mniejsze kawałki. Następnie wraz z pozostałymi składnikami wrzuć wszystko do blendera. Teraz wystarczy zmiksować wszystko na jednolity koktajl. Powstały napój pijemy przez 3 tygodnie zawsze przed śniadaniem. Dzięki niemu nie tylko oczyścisz organizm z toksyn i pozbędziesz się nadmiaru wody, ale także zmniejszysz swój apetyt i usprawnisz przyswajanie składników odżywczych. Zobacz także, twój brzuch jest cały czas wzdęty, znak zapytania. Jeżeli często masz wzdęcia, to dobrze wiesz, że ta dolegliwość jest dość uciążliwa. Po pierwsze ze względu na to, że wewnętrznie nie czujemy się zbyt komfortowo. Po drugie ze względu na wygląd naszego brzucha, który mocno odstaje. Jeżeli odżywiasz się niewłaściwie, to wystający brzuch spowodowany wzdęciami może utrzymywać się cały czas. Najczęstszym powodem powstawania wzdęć jest nieodpowiednia dieta TZM, dieta, w której znajduje się dużo produktów, które sprzyjają powstawaniu wzdęć. Do innych przyczyn powstawania wzdęć możemy zaliczyć stres, odwodnienie, alergie. Menstruacja, zaparcia, problem z trawieniem białka, problemy z hormonami. Co zrobić, aby wzdęcia zniknęły? Aby pozbyć się wzdętego brzucha, wystarczy trzymać się kilku reguł. Woda z cytryną. Każdego dnia przed śniadaniem wypij szklankę ciepłej wody z dodatkiem soku z jednej cytryny.
Taka mieszkanka z rana skutecznie pobudza cały układ trawienny. Dodatkowo cytryna neutralizuje poziom pH i wspomaga procesy, które zachodzą w układzie trawiennym. Złobłonnik. Mówiąc złobłonnik, mamy na myśli ten, który nie rozpuszcza się w wodzie. Nierozpuszczalny błonnik pochodzi ze skóry i nasion roślin. Jeżeli twój organizm jest na niego wrażliwy, to wzdęcia nie jest trudno. Oczywiście nie można całkowicie zrezygnować z tego błonnika. Niektóre produkty zawierają błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, więc ciężko jest go unikać. Jednak jeżeli masz problemy ze wzdęciami, to warto trochę pokombinować z dietą i obserwować reakcję swojego organizmu. Za dużo nabiału. Obserwuj, jak zachowuje się twój organizm po spożyciu nabiału. Jeżeli wypijesz mleko, zjesz jogurt czy ser biały i pojawią się wzdęcia w niedługim czasie, to spróbuj czasowo ograniczyć spożycie nabiału i obserwuj, czy wzdęcia minęły. Retencja wody. Bardzo często gromadzenie się płynów w organizmie powoduje, że jesteśmy opuchnięci. W tym przypadku picie wody z cytryną każdego ranka okazuje się być bardzo pomocne. Często osoby, które zwalczyły retencję wody, od razu zgubiły kilka zbędnych kilogramów. O tym warto wiedzieć. Oprócz powyższych porad warto także stosować się do tych wymienionych niżej. Pij świeże soki. Świeżo wyciśnięty sok wypity z samego rana doskonale pobudza jelita do pracy i usuwania z nich złogów. Przyprawiaj potrawy. Szczególnie dobre na wzdęcia przyprawy to tymianek, bazylia i oregano. Jedz więcej zup. Płynne jedzenie trawi się szybciej, krócej zalega w żołądku i jelitach, a dzięki temu nasz brzuch jest mniej wzdęty. Sięgnij po siemię lniane i suszone śliwki. Produkty te zawierają dużo błonnika, który oczyszcza jelita oraz poprawia pracę jelit. Ich regularne spożywanie pomoże ci w osiągnięciu wymarzonej sylwetki. Zwiększ aktywność fizyczną. Przyspieszone krążenie podczas ćwiczeń mobilizuje organizm do wyzbywania się efektów ubocznych przemiany materii oraz poprawia pracę jelit. Pij więcej wody. Odpowiednie nawodnienie organizmu eliminuje zaparcia i wzdęcia. Dodatkowo pozbędziesz się również nadmiaru wody z organizmu.